Kaseta numer 1 w katalogu głównym, wykład brata Derka Prince'a z serii 6 wykładów pod tytułem Uwolnienie i demonologia. Wykład nosi tytuł Jak zacząłem zmagać się z demonami. To będzie pierwszy z sesji wykładów na temat uwolnienia demonologii. Jako wprowadzenie chciałbym przeczytać werset z proroka Jeremiasza. Jeremiasz rozdział 6, werset 14. Możliwe, że kiedy pierwszy raz przeczytam ten werset, nie zrozumiecie w pełni, jak on się stosuje do tematu demonologii, ale najpierw przeczytam ten werset, a potem spróbuję Wam wyjaśnić, jak ja go odnoszę do demonologii. Werset ten czytamy jak następuje. Leczą też rany córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, ale nie ma pokoju. To jest Boże oskarżenie w stosunku do liderów religijnych z czasów proroka, którzy utrzymywali, że oferują uzdrowienie Bożemu ludowi, ale nie było to pełne uzdrowienie. Wersja King James mówi, leczą rany córki mego ludu powierzchownie. To jest opisane przez mówiąc, pokój, pokój, ale nie ma pokoju. Więc mają religijną fasadę, mają religijny język, mają usługę świątynną, ale nie mają prawdziwego wewnętrznego doświadczenia, które Bóg pragnie, aby oni mieli. Nie mają tego głębokiego pokoju, który wychodzi z prawdziwej wiary w Boga i posłuszeństwa Jego Słowu. I przez lata stało się dla mnie to jasne, że jest to prawda o ogromnej ilości wyznających Jezusa chrześcijan. Nie mają tego, co twierdzą, że mają. Konkretnie nie są oni nieszczerzy, ale zostali wychowani, aby mówić rzeczy o radości, o pokoju. Ich denominacja, Kościół uczy, że chrześcijanie powinni mieć pokój i radość. Nawet niektórzy usiłują ich zmusić, aby świadczyli innym, że mają pokój i radość. Ale tak naprawdę ich rany zostały tylko powierzchownie zaleczone, zakryte. Jest to coś, z czym nigdy nie rozprawiono się tak głęboko wewnątrz. Jako ilustrację tego podam Wam moją osobistą sytuację z życia. Byłem w Auckland, w Nowej Zelandii. Mieszkałem z rodziną baptystyczną. Pani domu była nauczycielką w szkole niedzielnej dla dorosłych. I mieli tam w tej klasie dyplomowaną pielęgniarkę. Ona nie była jeszcze nawrócona, ale była tam, ponieważ była zainteresowana i naprawdę szukała Boga. I mówili o tym, co czyni Ewangelia, jak daje ludziom pokój, radość, zwycięstwo, a ona wstała pewnego dnia i powiedziała coś takiego. Słuchajcie, gdybym nie musiała odwiedzać domów członków waszego kościoła i podawać środków uspokajających, tranquilizerów na wielką skalę, ja bym wtedy uwierzyła, że macie pokój i radość, o których mówicie, że je macie. Ale jeżeli wy żyjecie na środkach uspokajających i sedatykach, to nie może być ten pokój i radość, o których mówicie. I myślę, że to jest bardzo realny, powiedzmy, krytycyzm. Chrześcijanie nauczeni, aby wierzyć, że mają coś, uczą ich nauczyciele, że oni to mają, podczas gdy naprawdę tego nie mają. Nawet czują się winni, jeżeli tego nie mają, ale wciąż muszą utrzymywać tą fasadę, ponieważ tak właśnie ci, którzy uważają się za chrześcijan, mają się zachowywać. Ale jakoś głęboko wewnątrz nie ma tej wewnętrznej realności, która koresponduje z tym, co mówią, że mają. Ja służyłem jako asystent pielęgniarski na punkcie pielęgniarskim w czasie II wojny światowej. Nie byłem dobrym asystentem, ale nauczyłem się kilku lekcji, które pozostały ze mną bardzo widzialnie. Jeden to był incydent na północnoafrykańskiej pustyni, kiedy przyprowadzono na izbę przyjęć brytyjskiego żołnierza, który miał ranę szrapnela na swoim ramieniu, która pojawiła się, gdy gdzieś bomba eksplodowała w pobliżu. Zdjął swoją koszulę, wierzchnią odzież, obnażył się do klatki piersiowej i był tam tylko mały czarny punkt i dookoła trochę czarnej skóry, oczernionej takiej,
I ja, teoretycznie będąc asystentem pielęgniarskim, poszedłem do lekarza i powiedziałem, czy mogę założyć pierwszy opatrunek polowy, doktorze? On powiedział, nie, nie jest to dobre. Przynieś mi próbnik. W tamtych czasach próbnik to był taki srebrny patyczek, więc posadził tego żołnierza na krześle, założył tam tą próbkę, przez chwilę tam grzebał w tej ranie tym próbnikiem i w pewnym momencie ten żołnierz aż podskoczył w powietrze. Wtedy lekarz powiedział, podaj mi szczypce. Podałem szczypce, on włożył tę szczypce tam, gdzie ten próbnik czegoś dotknął, wyciągnął to, oczyścił rany, powiedział, teraz możesz założyć opatrunek. I potem mi powiedział, widzisz, ten kawałek szrapnela, który spowodował to przewicie skóry, pozostał tam wewnątrz. Gdybyś tylko przykrył tą ranę, bez usunięcia tego obcego ciała, to mogłoby zropieć i spowodowałoby wiele komplikacji. I zawsze to pamiętam, ponieważ wiem, jak głupi byłem. Ale wiele razy od tego czasu w doradztwie ludziom ten incydent powraca do mojego umysłu. Ile razy usługujący Ewangelią zakłada pierwszy opatrunek polowy, przykrywa ranę, ale nie usuwa tej rzeczy, która naprawdę powoduje problem. Tak więc, jak widzicie w swoim szkicu, napisałem tam, zanim założymy opatrunek, musimy użyć próbnika i kleszczy, szczypiec. Musimy zorientować się, co jest wewnątrz, co naprawdę powoduje problem, tą nieczystość, nerwowość, cokolwiek to jest. Ból, musimy to usunąć, choćby dla tej osoby było to bardzo bolesne, gdy dotkniemy tej rzeczy, która powoduje problem. I widziałem, że to jest prawda w usłudze kościelnej. Wiele z tego, co nazywamy nauczaniem lub doradztwem, jest zakładaniem opatrunku na ranę, z której ten czynnik powodujący problem nie został usunięty. I Pan mi pokazał w ostatnich latach, że autentycznym problemem powodującym te duchowe potrzeby w życiu ludzi jest zły duch. I potrzebujemy próbnika rozróżnienia i szczypiec uwolnienia, zanim możemy zakryć to i powiedzieć, naprawdę jest uzdrowiony. Ja muszę z doświadczenia zaświadczyć, że przez lata widziałem tyle tego zakrywania rzeczy bez prawdziwego oczyszczenia i naświetlenia, że jestem chory z tego powodu. I mogę dobrze zrozumieć, Boże, oskarżenie religijnych liderów z czasów proroka. Leczycie rany córki mego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, ale zakładacie opatrunek i nie ma prawdziwego pokoju. Ja bym wam powiedział dziś wieczorem, że w większości zborów chrześcijańskich znajdziecie bardzo mało prawdziwego pokoju. Bardzo mało ludzi będzie miało głęboki, głęboki, tranquilizerski pokój. Bardzo mało spontanicznej, opływającej radości. Wielu ludzi będzie starało się wyglądać na szczęśliwych. Także wielu nauczycieli i liderów od uwielbiania będzie starało się ludzi uczynić szczęśliwymi. Nie wiem, jak to jest z wami, ale nic nie czyni mnie bardziej nieszczęśliwym niż ktoś, kto stara się uszczęśliwić mnie wtedy, kiedy nie jestem szczęśliwy. Ja to nazywam zakrywaniem rany i leczeniem rany powierzchownie. Jestem przekonany, że doszedł czas w tej chwili pracy Boga nad Jego ludźmi, kiedy On już tego typu rzeczy nie będzie tolerował. Problemem u korzeni w większości głębokich, długotrwałych, duchowych problemów jest zły duch, demon. W późniejszym studium podam wam trochę opisu natury i działalności demonów, jak możemy odkryć ich obecność, ale używam dwóch rzeczy naprzemiennie, zły duch lub demon, dwóch słów. Także zauważyłem słowa Pawła, pierwszy list do Koryntian 9:36, kiedy on mówi o swojej służbie, mówi, tak więc biegnę, nie jakbym był niepewny, tak walczę, nie jakbym w próżnię uderzał. Widzicie, młody, niedoświadczony bokser będzie swoimi pięściami wymachiwał, ale tylko będzie uderzał w powietrze. Wiele energii straci, może nawet robić wrażenie, że wiele osiąga, ale swojemu oponentowi nie robi w ogóle szkody.
I znowu to samo. Tyle aktywności służby chrześcijańskiej to jest bicie powietrza. Uderzanie słowami, kazaniami, modlitwami, ale gdy nie znasz realnej natury problemu, aktywności tego nieprzyjaciela, to jest szczęśliwy zbieg okoliczności, jeżeli twój cios akurat trafi. I znowu, głębokim, prawdziwym źródłem długotrwałych, osobistych problemów w większości przypadków jest demon, zły duch. I aż nie zaczniemy ich odkrywać, ich obecności, zdawać sobie sprawę z tego, że one są obecne, nie będziemy wiedzieć, jak one działają i jak można się z nimi rozprawić, to działamy tylko jak ktoś, kto uderza w powietrze. Teraz chcę trochę czasu zająć, aby mówić o osobistym doświadczeniu. Pan mnie zbawił wspaniale, cudownie, w 1941 roku w baraku armii brytyjskiej, w środku nocy. Po 2 tygodniach co najmniej ochrzcił mnie w Duchu Świętym, w tym samym baraku armii brytyjskiej. I od tego czasu, chociaż nie miałem religijnego języka, aby to wyjaśnić, on mnie powołał do swojej służby. I od tego czasu moje życie należało do niego i ja wiedziałem, że on będzie nad moim życiem pracował. I natychmiast zaczął mi pokazywać pewne części jego planu na moją przyszłość w jeden lub wiele sposobów. Nie będę w to wchodził w szczegóły. W 1946 roku wyszedłem z wojska i wtedy to było jeszcze w Palestynie i natychmiast stałem się pełnoetatowym pracownikiem, misjonarzem między Żydami. Później byłem pastorem, później misjonarzem w Afryce, ale od 1946 roku aż do obecnych czasów jestem w tym, co nazywa się pełnoetatowa chrześcijańska służba. Pracuję wraz z grupami Zielonych Świątkowców i Ruchu Pełnej Ewangelii w wielu różnych krajów, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Kanady. I głosiłem na 5 czy 4 kontynentach, więc nie jestem bez doświadczenia. I od momentu, gdy znałem zbawienie i chrzest Duchu Świętym, świadczyłem i głosiłem o tych rzeczach. Głosiłem pełną Ewangelię, jeżeli używasz tego stwierdzenia. Wiem o nowym narodzeniu, wiem w Duchu Świętym, uzdrowieniu chorych. Później w czasie wojny leżałem 2 lata w szpitalu wojskowym i wyszedłem dopiero, gdy poznałem prawdę o Bożym uzdrowieniu i że Boża moc może tak samo pomóc mojemu ciału, jak i ku uzdrowieniu mojej duszy. Także wierzę, że znaki czasu wskazują, że bliskie jest powtórne przyjście Pana i także na ten temat głoszę i zwiastuję. I naprawdę wierzyłem, że głosiłem pełną Ewangelię. Głosiłem wszystko, co znałem, że należy głosić i widziałem rezultaty ludzi zbawionych, regularnie wielu uzdrowionych, wielu przyjęło się z Duchu Świętym i wraz z moją żoną wykonaliśmy 5 lat usługi misjonarskiej we wschodniej Afryce. Ludzie nas uważali za misjonarzy, którzy osiągnęli sukces. Mieliśmy aprobatę naszej misji, mieliśmy aprobatę rządu brytyjskiego, departamentu i aż do dzisiaj otrzymuję listy ze świadectwami od tamtych ludzi. Ale gdy powróciliśmy do Europy na początku 1951 roku, do kraju macierzystego mojej żony, do Danii. Przez chwilę nie głosiłem aktywnie i Pan zaczął pracować nade mną. Chcę Wam dzisiaj wyjaśnić, jak to się stało, chociaż nie mogę Wam mówić dokładnie, jak Bóg mówi. Są różne sposoby, jak Bóg przemawia do różnych swoich ludzi. Pozwólcie, że Wam powiem, Pan bardzo jasno przemówił do mnie. Nie oczywiście głosem słyszalnym. I to, co powiedział, brzmiało tak.
Głosisz tyle lat, jesteś misjonarzem w dwóch krajach, pastorem, przełożonym koledżu, członkiem denominacji, bardzo wysoko cię cenią, bardzo wiele dokonałeś w praktyczny sposób i następnie zadał mi pytanie, jesteś zadowolony albo chcesz iść dalej? I to pytanie naprawdę mnie zasmuciło. Wiesz, moja pierwsza reakcja była ku mojemu zawstydzeniu, chyba nie ma nic więcej. Głoszę pełną Ewangelię, co jeszcze można głosić? Teraz wiedziałem, że jest mnóstwo rzeczy w Biblii, których ja nie rozumiem, ale nie czułem, że one są pilnymi, praktycznymi prawdami, które głosiciel słowa powinien znać na co dzień. Ale kiedy Pan mi powiedział, czy chcesz iść dalej, oczywiście to oznaczało, według Pana było coś więcej. Naprawdę byłem zawstydzony moją reakcją. Ale nauczyłem się z doświadczenia nie mówić Bogu nic pochopnie, więc powiedziałem, Panie, daj mi trochę czasu, a ja powrócę z odpowiedzią. Za trzy dni miałem znowu spotkanie z Panem na szczycie pewnego wzgórza, w samotnym miejscu i powiedziałem, w porządku, jestem gotowy z odpowiedzią. Powiedziałem, nie Panie, nie jestem zadowolony. Jeżeli jest coś więcej, przebacz mi, że tak mówię, ale jeżeli jest coś więcej, chcę iść dalej. I wiesz, gdy to powiedziałem, że jestem niezadowolony, pierwszy raz dałem sobie sprawę, jak bardzo byłem niezadowolony. Z wieloma chrześcijanami, szczególnie głosicielami słowa, musi być moment prawdy, gdy zdadzą sobie sprawę, że rezultaty, które osiągasz, nie są tymi, które pragniesz osiągnąć. Wielu kaznodziejów dochodzi do tego miejsca i potem diabeł powie, to jest tak ze wszystkimi. Nie martw się, to już wszystko w tej chwili wiesz, nic więcej nie można wiedzieć. Kontynuuj tak. To prawda, tak się stało, tak było w dziejach apostolskich, ale te czasy już minęły. Ja w to nie wierzyłem, teoretycznie, ale czasami zachowywałem się, jakby dzieje apostolskie już minęły. Jakkolwiek, szczerze oddałem się Bogu, bez żadnych pomysłów, co mam dalej robić, jak to będzie. Panie, pragnę iść dalej. Od tego czasu kierunek mojego życia zaczął się zmieniać pod ręką Bożą i skończył się zupełnie inny niż to, czego oczekiwałem. W ciągu roku Bóg mnie zaprowadził do Stanów Zjednoczonych bez mojego planowania. Nie miałem zamiaru tam jechać. Następnie przyjąłem prawo do pobytu stałego w Stanach Zjednoczonych i już ostatnio otrzymałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. To nie było w moim planie, to było w Bożym planie. I zacząłem zdawać sobie sprawę, po paru miesiącach od tego oddania się Bogu, że Bóg prowadzi mnie przez duchowy kurs podyplomowy. Muszę powiedzieć, pełny kurs. On nie żałował czasu, wydatków. On mnie przez cały kontynent przeprowadził i z powrotem, żeby nauczyć mnie jednej lekcji. Były różne rzeczy w Nowym Testamencie, które mi otworzył, których bym nigdy nie zrozumiał, nie umiał nigdy zastosować. Jedną z nich była ta sprawa rozprawiania się ze złymi duchami. Teraz jako zielonoświątkowy kaznodzieja zawsze wierzyłem, że istnieją złe duchy. Wierzyłem, że one są w Biblii. Wtedy, tak jak teraz, czasami byłem przygnieciony do ściany przez jakąś niewygodną sytuację i musiałem zdać sobie sprawę, że osoba, która przede mną stoi, ma złego ducha. I jak większość ludzi, wyobrażałem sobie, że jak będę wystarczająco głośno krzyczeć, to coś się stanie. I czasami tak było, że rzeczywiście działo się. Ale było to bardzo wyizolowane, niezwykłe i nieprzyjemne wydarzenia. I potem uwalniałem swoje myśli od tych wydarzeń jak szybko tylko mogłem. Co więcej, ze względu na moje stowarzyszenie się z zielonoświątkowcami, uczyniłem stwierdzenie, które czynią w większości zielonoświątkowcy, że jeżeli jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, to nie ma możliwości, aby były w tobie złe duchy i ty absolutnie nie możesz potrzebować uwolnienia.
Ja nie słyszałem, że ktoś głosił na ten temat kazanie albo udowodnił to z Pisma, ale było to generalne stwierdzenie, które robiłem też i ja. I jako rezultat tego, gdy patrzę na moją przeszłą służbę, zdaję sobie sprawę, że ludzie do mnie przychodzili, a ja nie mogłem sprostać ich potrzebom, dlatego tylko, że nie mogłem rozpoznać ich potrzeb. Szczególnie przypominam sobie dwa takie konkretne przypadki. Nawrócił się pewien młody człowiek w Londynie na ulicy, gdy głosiłem. Miał ogromne przeżycie nawrócenia, ochrzczony w Duchu Świętym i stał się bardzo poświęconym, gorliwym pracownikiem pańskim. Rzeczywiście, on zawstydzał większość ludzi jego swoim oddaniem i gorliwością. Ale miał jeden problem, bardzo kłopoczący go problem, i to była pożądliwość w pewnej formie i nigdy nie mógł zwyciężyć na stałe nad tym. On przyszedł do mnie, do mojej żony i powiedział: módl się o mnie. Pamiętam pewien przypadek, gdy modliliśmy się od 10 wieczorem do 2 nad ranem. On mówił: to mnie zostawia, to wychodzi, ja czuję, jak to wychodzi z moich palców. To wychodzi. Gdybym usłyszał dzisiaj kogoś, kto mi coś takiego mówi, natychmiast wiedziałbym, co to było. Ale w tamtych czasach to nie miało dla mnie sensu. I to trwało 4 godziny. Nigdy ten młody człowiek nie został uwolniony. Spotkałem go po latach i wciąż ma ten sam problem. Oddany, wierzący chrześcijanin. Ale jest jedna sfera jego życia, gdzie nie zwyciężył na stałe. I oczywiście to zepsuło wiele z jego następnego świadectwa. Następny mężczyzna, który przyszedł, był Żydem z Niemiec. Szczególnie miłuję Żydów, a szczególnie cieszę się, gdy Żyd znajduje Chrystusa. Ten znalazł Chrystusa, otwarcie, śmiało ogłosił go Panem, co nie jest łatwe dla Żyda. Teraz, gdybym znał trochę na temat jego pochodzenia, z całej rodziny, która mieszkała w Niemczech, tylko on i jego starszy brat przeżył. Cała reszta jego rodziny, ojciec, matka, wujowie, kuzyni, wszyscy, każdy jego krewny zginął w hitlerowskich komorach gazowych. Co więcej, był drugim dzieckiem, a jego matka chciała dziewczynkę. Gdy on się okazał, że jest chłopcem, ona aż do 15 roku życia ubierała go i traktowała jak dziewczynkę. Teraz, gdybym dzisiaj spotkał kogoś z takimi dwoma faktami w życiorysie, natychmiast wiedziałbym nawet, jakich demonów szukać. Ale w tamtym czasie nie wiedziałem. Był zbawiony, ochrzczony w Duchu Świętym, słyszałem, jak mówił językami. Słyszałem, że mówił po niemiecku kiedyś, ale ten język, którego używał, to nie był niemiecki. Wspaniały, namaszczony inny język. Ale czasami przychodził do mnie i mówił: czy ty nie możesz wypędzić ze mnie tego diabła? I mówił mi rzeczy, które ta rzecz kazała mu robić, to coś. Żeby ukarać siebie, musiał wkładać swoje palce między drzwi i zamykać te drzwi na swoje palce. I chociaż to nie jest przyjemne o tym mówić, był zmuszony do picia własnego moczu jako formy karania siebie. Gdybym dzisiaj spotkał kogoś, kto mi coś takiego mówił, natychmiast bym wiedział naturę problemu. On powiedział: wyrzuć ze mnie tego diabła. A ja powiedziałem: nie ma żadnego diabła, jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Słyszałem, że mówisz językami. I mogę wiele o tej listy dodać, ale dam sobie sprawę, że ze względu na moje uprzedzenia doktrynalne nie mogłem pomóc usłużyć i rozpoznać potrzeby tego człowieka. To było w tym okresie, który ja nazywam podyplomowym szkoleniem duchowym. I jedną z głównych rzeczy, którą Bóg zrobił, to była sprawa usługiwania ludziom, którzy mieli złe duchy. I postawił mnie twarzą w twarz z faktem, w taki sposób, że to absolutnie nie może być zanegowane przez kogoś, kto działa na podstawie jasnych i prostych faktów. Mnóstwo ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym wciąż potrzebuje uwolnienia od złych duchów. Teraz pokrótce
Chcę wam powiedzieć główne przykłady, które mnie postawiły twarzą w twarz z tym. I wam podam tylko kilka przypadków z wielu. Parę przypadków, które takie są widzialne zawsze w mojej pamięci. W 1963-64 roku byłem pastorem zboru zielonoświątkowego w pewnym mieście w Stanach Zjednoczonych. Pewnego dnia baptystyczny pastor do mnie zadzwonił. To było w sobotę rano. Teraz moja opinia wtedy o baptystycznych pastorach była troszeczkę inna od tej, która jest teraz. Ten człowiek był oszczony w Duchu Świętym, chociaż jednak dalej był pastorem zboru baptystycznego. I powiedział mi, jest u mnie kobieta, która potrzebuje uwolnienia od złych duchów. To był raczej taki, było to niezwykłe stwierdzenie z ust baptystycznego pastora. Wtedy powiedział, jest oszczona w Duchu Świętym. To jeszcze bardziej mnie zaskoczyło. A potem powiedział, Pan mi pokazał, że Ty i Twoja żona będziecie narzędziami uwolnienia dla niej. Teraz ja nie pozwalam, aby ktoś narzucał mi swoje objawienia. Więc szybko porozumiałem się z Panem i spytałem się, Panie, czy to Ty, czy to w porządku, czy mogę tam iść? I tak to odczułem, że Pan powiedział, idź tam, dobrze. Powiedziałem, w porządku, przyprowadź tą kobietę. No, więc my z żoną przygotowaliśmy się na to. Za chwilę przyszła para, małżeństwo prezbiteriańskie. Oni także niedawno otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Powiedziałem, posiedźcie tu chwilę. Zostańcie i zobaczymy, co będzie. Przyszedł ten pastor baptystyczny z tą kobietą. Ja bym powiedział, ona miała około 36 lat. Dowiedziałem się potem, że była matką trójki dzieci. Zupełnie normalnie wyglądająca, średniej klasy kobieta, pani domu amerykańska. Ten baptystyczny pastor był bardzo szybki, posadził tę kobietę na krzesło i powiedział do mnie tak, on został uwolniony z demona nikotyny, ale jest tam więcej. Ja tam usiadłem, taki oddzielony od tego, obserwowałem. Zdecydowałem się nie angażować za bardzo, a jednak nie odrzucać tego. I następnie zrobiono coś. Ja teraz chcę emfatycznie tak powiedzieć, że to, co zostało zrobione, nie rekomenduję, że tak zawsze powinno się robić. W żaden sposób. Chcę wam tylko opowiedzieć, jak to było. Więc posadziliśmy tę kobietę na krześle i zaczęliśmy pobudzać w niej tego diabła. Faktycznie, ten kaznodzieja zrobił dokładnie to. Rozkazał diabłu, aby się zamanifestował. Po chwili była definitywna reakcja ze strony tej kobiety. Siedziałem tam, spoglądałem na nią i widziałem, jak całe jej oblicze się zmieniło, jakby inna osobowość się pojawiła. I ja nigdy nie zapomnę tego żółtego, siarkowego koloru, który pojawił się w jej źrenicach. Ja wiedziałem, że było tam coś, obiektywnie, co nie było normalną amerykańską gospodynią domową. Ale ten kaznodzieja, jak wielu ludzi, nie tylko kaznodziejów, wyobrażał sobie, i ja wiem, że to nie jest właściwe, że demony są pod wrażeniem, gdy na nie krzyczysz. To nie jest prawda. Po prostu tracisz wiele czasu i energii, które można inaczej wykorzystać. On krzyczał na to coś w tej kobiecie i jak mówię, to ukazało swoją obecność, ale dalej nie poszliśmy. Więc pomyślałem sobie, jeżeli on to zrobi, ja też mogę. Dziękuję Bogu, że miałem zasadniczą, podstawową znajomość Pisma. Zawsze za to Bogu dziękuję. I cokolwiek się działo, ja tak umysłowo sprawdzałem to z referencjami z Pisma. Wiedziałem, teoretycznie, że jeżeli do tego przemówi w imieniu Jezusa, musimy być posłuszni. Tak jak nam Pismo mówi, i nawet demony są nam podległe w Twoim imieniu. Więc siadłem przed tą kobietą i powiedziałem do niej coś takiego. Ty zły duchu, który jesteś w tej kobiecie,
Mówię do ciebie, a nie do tej kobiety. Jak masz na imię? W imieniu Pana Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, odpowiedz mi. I ta odpowiedź była natychmiast. Trochę jedna sylaba w języku angielskim. Nienawiść. Hate. I każda postawa i cecha zewnętrzna tej kobiety wyrażała oczyszczoną nienawiść, tak czystą nienawiść, jakiej nigdy nie widziałem w życiu. W niczyich oczach przez całe moje życie. I teraz miałem już imię i nie wiedziałem, co dalej robić. I dalej w tym, co następowało, byłem motywowany tylko przez jedną myśl. Cokolwiek diabeł będzie robił, ja będę robił coś innego. Jeżeli on powie jedną rzecz, ja powiem przeciwną. Powiem wam, to działo się przed 4-5 odpowiedzialnymi świadkami, którzy do dzisiaj mogą zaświadczyć, jak to było. Pomyślałem, co teraz zrobię? W imieniu Jezusa Chrystusa, demonie nienawiści, powiedziałem chyba, duchu nienawiści, wyjdź. I ten niski głos, który wcale nie brzmiał jak głos tej kobiety, powiedział, to jest mój dom. Ja tu mieszkam 35 lat i ja nie wychodzę. I znowu pomyślałem sobie, prawda, Mateusz 12, Jezus powiedział, że duch zły nazywa osobę, w której mieszka, swoim domem. Powiedziałem, ty wychodzisz. I potem to była psychologiczna walka. Musiałem uderzać w to stopień po stopniu i każdy z tych stopni trwał trochę. I to, co ja opisuję, tak pokrótce, to trwało właściwie 5 godzin. Co najmniej. Więc powiedziałem, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ty wychodzisz. A to powiedziało, ja nie wychodzę. A ja mówiłem, ty wychodzisz. I stopniowo zdawałem sobie sprawę, im więcej cytowałem Pisma i używałem imienia Jezusa, tym więcej wyższości miałem nad tą rzeczą. Więc po chwili zaczęło to ze mną dobijać targu. I powiedziało, jak wyjdę, owszem, ale wrócę. Pamiętam, co powiedziałem, cokolwiek to opowie, ja powiem coś przeciwnego, więc powiedziałem, wyjdziesz i już nie wrócisz. Kłóciliśmy się na chwilę i potem poszło trochę niżej, stopień niżej i powiedziało, ale moi bracia są tutaj i oni ją zabiją. Ja nie wiedziałem nic o jego braciach, ale nie chciałem się z nimi kłócić, powiedziałem tylko, ty wyjdziesz, a twoi bracia wyjdą z tobą. I złapałem poselstwo, że jest więcej niż jeden z nich. To się udało, ale wtedy to powiedziało, no dobrze, my wyjdziemy z tej kobiety, ale mamy jej córkę i ją zabijemy. Ja nie wiedziałam, że ta kobieta ma córkę i powiedziałam wtedy, dobrze, wyjdziesz z tej kobiety najpierw, a z tej córki później. Po tej kłótni to zmieniło taktykę. Bez żadnego ostrzeżenia ramiona tej kobiety się wyciągnęły i oplotły jej szyję i ona zaczęła dusić się sama swoimi rękami. Teraz to nie była żadna sztuka. Rzeczywiście jej twarz się zrobiła czerwona i ona chciała się udusić sama. Ten prezbiterianin, który był silniejszy i wyższy ode mnie, i ja powstaliśmy i zjednoczoną siłą udało nam się odciągnąć ręce tej kobiety od jej krtani. Jej siła była zupełnie ponadnaturalna. Po tym, jeszcze raz przemówiłem do tej rzeczy i cały czas we mnie była ogromna wewnętrzna presja, tak jak nadmuchany balon popychający tego ducha w tej kobiecie. W pewnym momencie coś się stało. Było tak jakby taki syczący odgłos z ust tej kobiety. Jej głowa opadła, ciało się rozluźniło i ta presja we mnie zężała. Wiedziałem, że to wyszło. Po chwili jeszcze raz ona się napięła i ja wiedziałem, że teraz wychodziło to, co ten demon nazwał swoimi braćmi. Więc jeszcze raz przeszliśmy przez tą procedurę przez 5 godzin po kolei. Bardzo to było męczące.
Więc jeżeli jeden z nas się zmęczył, to następny przejmował sprawę i używał mniej więcej tej samej taktyki. I w tym dniu prawie każdy obecny miał swoją kolejkę w rozprawieniu się z tym złym duchem. Pierwszy, który nazwał siebie nienawiść. Drugi, jeżeli dobrze pamiętam, strach, potem pycha, zazdrość i użalanie się nad sobą. I to mnie zastanowiło. Użalanie się nad sobą to demon. O ile rzeczy zacząłem rozumieć w zachowaniu moim i innych ludzi. Natychmiast złapałem ten fakt. W tym czasie kobieta już była bardzo zmęczona. To już trwało 5 godzin. I gdy doszliśmy do tego samoużalania się nad sobą, następny demon nazwał się niewierność. Wtedy tego nie rozumiałem. To jest w moim szkicu uzupełniającym, ale teraz wiem, że są demony, które prowadzą kobiety do seksualnej niemoralności. I ja nie wiedziałem, jak to dokładnie interpretować. Pozwólcie, że wam powiem. Demon nieczystości tego typu nie wchodzi dlatego, że kobieta była niewierna, ale wchodzi, aby uczynić ją niewierną. Albo męża żonie niewiernym. I gdy z tym skończyliśmy, rozkazałem następnemu duchowi, aby nazwał siebie i powiedział śmierć. Natychmiast pomyślałem, czy to może być biblijne i przyszła mi do głowy objawienie Jana, rozdział 6. Jechał koń, na którym było napisane śmierć. Więc doszłem do wniosku, że śmierć nie jest tylko stanem, jest osobowością. Nie polecam mówienia do demonów w formie konwersacji, rozmawiać z nimi, ale jest biblijne zadawać im pytania i rozkazywać im, aby odpowiadały. I ja nie mówię, że wszystko, co zostało zrobione, było wzorcem, jak to powinno być robione. Ale powiedziałem do tego ducha śmierci, jak wszedłeś w tą kobietę, kiedy? I on powiedział, 3,5 roku temu, kiedy o mało nie umarła na stole operacyjnym. Później sprawdziłem z tą kobietą. Faktycznie miała dość rozległą operację w obrębie brzucha i o mało nie umarła na stole operacyjnym. I od tego czasu wiem, że gdy osoba ma ciężką chorobę, większą operację, duch śmierci często wchodzi i osoba, która przyjmuje ducha śmierci, może równie dobrze umrzeć bez żadnego odpowiedniego fizycznego wytłumaczenia. Sprawdziłem to w rozmowach z lekarzami medycyny. Więc to jest doświadczenie. Kiedy wystąpiliśmy przeciwko duchowi śmierci, ostatecznie on wyszedł. Gdy wyszedł, to ciało tej kobiety, twarz jej wyglądała jak maska pośmiertna. Wszędzie taki szary kolor, zimna i woskowata skóra, a kiedy ten duch wyszedł, była rozciągnięta na podłodze. I każdy, kto wchodził do pokoju, powiedziałby, że tam leży martwa kobieta. Pamiętam, co powiedzieli ludzie, kiedy Jezus wyrzucił demona z tego chłopca epileptyka. On nie żyje. A Jezus go podniósł. I wtedy ta kobieta leżała na podłodze przez 10 minut, a potem podniosła ręce do góry i zaczęła wielbić Pana językami. Mówiła już językami wcześniej, ale musiałem ją zatrzymać, ponieważ Pan mi pokazał, że kiedy ona mówi językami, to te złe duchy nie mogą wyjść. To jest bariera. To nie jest przyjemna ortodoksyjna, zielonoświątkowa doktryna, ale wydaje się to prawdą. Więc to było to. 5 godzin i bitwa wygrana. Ale gdyby to się stało dzisiaj, wiedziałbym, że taka kobieta potrzebuje dalszego prowadzenia i instrukcji, jak ochronić siebie, dlatego że diabeł nie zostawi ją samą. Jakkolwiek nie wiedzieliśmy tego i po 1,5 tygodniu ona zadzwoniła do nas i powiedziała,
Niektóre z nich chcą wyjść, proszę wejść z powrotem, proszę przyjść tutaj, porozmawiać z nami. Pojechaliśmy do niej do domu, żeby z nią porozmawiać. I najmłodsza jej córka, dziecko 6-letnie, była tam. Szczupłe, nieszczęśliwe, wstydliwe, małe dziecko, które nie miało odwagi spojrzeć ci w oczy, bez względu na to, jakbyś na nie patrzył. Nie miało odwagi. I została wypisana ze szkoły, dlatego że się nie nadawała do nauki. Więc po chwili porozmawiałem z tą matką i powiedziałem, wiem, że diabeł nie zawsze mówi prawdę, ale gdy powiedział, że mają twoją córkę, chyba mówił prawdę. Ona powiedziała, pomodlisz się o moją córkę? Powiedziałem, tak, na pewno. Umówiliśmy się za tydzień dokładnie, na następną sobotę. Przyszli z tą małą 6-letnią córką. Byli obecni, przypuszczam, ci sami ludzie, to prezbiteriańskie małżeństwo. Nie pamiętam, czy ten kaznodzieja baptystyczny był tam. I przez 3 lub 3,5 godziny przeszliśmy przez tą samą procedurę z tą 6-letnią dziewczynką, jak i z jej matką. Te złe duchy wzięły kontrolę nad jej zachowaniem, nad jej gestami, twarzą, przemawiały ich głosem z ust tej małej dziewczynki. Odwróciłem się do tej matki i spytałem, czy to jest głos twojej córki? Ona powiedziała, to nawet nie jest podobne do głosu mojej córki. I kilka z tych duchów, które były w matce, były też w tej córce. Nienawiść. Nie pamiętam wszystkich z nich. Ale ostatni z nich też to był duch śmierci. I gdy duch śmierci wyszedł, to małe dziecko, tak jak matka, było rozciągnięte na podłodze, wyglądające jak zwłoki. Teraz nie mogłem tego w pełni dalej widzieć, jak to się rozwijało, ale po 2,5 roku później to małe dziecko okazało się, że chodziło normalnie do szkoły i już nigdy nie było uważane za niezdolne do nauki. To jest pozytywny dowód zmiany, która miała miejsce. To doświadczenie naprawdę raz na zawsze otworzyło moje oczy. Zobaczyłem realność złych duchów. One były dokładnie takie, jakie przedstawiał Nowy Testament. I zachowywały się tak w Nowym Testamencie i także nowotestamentowy sposób radzenia sobie z nimi był jedyną efektywną drogą. Teraz, kiedyś głosiłem do mojego zboru, to byli dobrzy zielone świątkowcy. Naprawdę dobrzy zielone świątkowcy. I zacząłem widzieć mój zbór w innym świetle. Widziałem rzeczy i siły działające w nich, z których nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Więc pomyślałem, oni też potrzebują uwolnienia. I zacząłem tak dookoła, objazdowo głosić o uwolnieniu. I powiem wam, nic nie ma dobrego w głoszeniu okrężną drogą. To w ogóle nie ma sensu głosić w ten sposób jako kaznodzieja. Dla jednego będziesz zbyt hałaśliwy, a dla drugiej osoby, która jest taką zupełnie małą myszką, która nigdy nie otworzy swoich ust, aby cokolwiek wypowiedzieć, ona jest na zawsze już zraniona, zgaszona. Jeżeli masz coś do jednostek, do osób jednostkowych, powiedz im to, nie grupie. To jest tak przy okazji. I gdy zacząłem mówić o uwolnieniu moim zielonoświątkowcom, oni tak siedzieli z takim dziwnym, zastanawiającym uśmieszkiem. Myśleli, jak to się ten pastor w tym momencie zachowuje. On nam pomógł, w porządku, my go będziemy słuchać, ale właściwie nie wiadomo, co się będzie działo. Ale pewnego niedzielnego poranka w czasie usługi uwielbiającej wybrałem jako mój tekst Izajasz 59:19. Kiedy nieprzyjaciel przychodzi jak wezbrana rzeka, Duch Pański precz go zapędzi. Nie byłem tego świadomy, ale została nagrana taśma z tego zgromadzenia, z tego poselstwa i mam ją do dzisiaj.
Więc wszystko, co powiedziałem, można zweryfikować w oparciu o tą taśmę. I za 6 miesięcy dopiero usłyszałem tą taśmę. I było to interesujące, aby posłuchać samego siebie, ponieważ zdałem sobie sprawę, że w moim głoszeniu Duch Święty zaczął kontrolować mnie w niezwykły sposób. Mówiłem rzeczy, których nie planowałem w ogóle powiedzieć. Co więcej, mój głos się zmienił. Słuchałem samego siebie z zainteresowaniem. Stałem się bardzo śmiały w moim zwiastowaniu. I powiedziałem, wszystko jedno, co diabeł robi, Bóg ma zawsze ostatnie słowo. I Bóg zaczął przypominać mi pewne rzeczy. Egipt miał swoich magików, Bóg miał swego Mojżesza. Bóg miał swojego Eliasza, podczas gdy Baal miał swoich proroków. I potem myśl pojawiła się w moim umyśle. Kiedy Bóg chciał pokazać Abrahamowi, jak będzie wyglądało jego potomstwo, wziął go w ciemną noc na górę. Pokazał mu wszystkie gwiazdy nieba i powiedział, tak będzie wyglądać twoje potomstwo. Teraz słuchajcie ludzie, powiedziałem, my jesteśmy potomstwem Abrahama przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak działają gwiazdy. Kiedy wszystkie światła świecą, nie widzisz gwiazd. Ale kiedy wszystkie światła zgasną, to te gwiazdy świecą jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. I tak będzie świeciło potomstwo Abrahama. Gdy wszystkie światła zgasną, my, którzy mamy wiarę w Jezusa Chrystusa, będziemy świecić jak gwiazdy. I ciekawe jest znać poselstwa, których diabeł nie lubi. Powiem wam, to jest na szczycie jego listy. I właśnie doszedłem do szczytu, gdy stała się najbardziej nieoczekiwana rzecz. W pierwszej ławce po mojej lewej stronie siedziała kobieta, która przychodziła co niedzielę, szczególnie po to, aby grać na pianinie. Była to córka pastora zielonoświątkowego, była poślubiona uczniowi szkoły biblijnej zielonoświątkowcowi. Jej kuzyn był kaznodzieją. Ona urodziła się w wierzącej rodzinie, znała zbawienie i chrzest Duchu Świętym od najmłodszych lat. Był to testowy przypadek. Gdy doszedłem do tego punktu w moim poselstwie, wydała długi, mrożący krew w żyłach wrzask. To jest zapisane na taśmie, więc ja wcale nie przesadzam. Wyrzuciła swoje ramiona w powietrze i upadła na podłogę w stylu zupełnie niepasującym do kobiety. A ja właśnie głosiłem, że cokolwiek diabeł zrobi, ma Bóg zawsze ostatnie słowo. Więc musiałem albo to udowodnić, albo przestać głosić. Więc ja miałem zamiar to udowodnić. I nie czułem, żebym się miał wycofać choćby przez jeden krok do tyłu. Ale pomyślałem, że potrzebuję trochę pomocy. I popatrzyłem na zgromadzeniu, zobaczyłem moją żonę, wiedziałem, że mogę na nią liczyć. Pomyślałem, jednego, dwóch, potrzebujemy więcej. I spojrzałem na moich dobrych członków Kościoła, zielonoświątkowców. Ale nie było tam niestety ani jednego, który potrafiłby odezwać się do demona. Ale to małżeństwo prezbiterianów, którzy byli z nami w naszych poprzednich wojnach, oni wiedzieli, co to, jak to w ogóle ma być. Więc zawołałem takich braci i siostry, proszę, przyjdźcie, pomóżcie nam. I zgromadziliśmy się w czwórkę wokół tej kobiety, która wciąż wiła się na podłodze. I ta prezbiterianka, ja ją zawsze pamiętam, ona była gotowa do darcia wszystkiego, ona nie czekała. Kiedy doszło do sprawy demonów, ona skakała do góry i na dół i powiedziała, ty, duchu, który jest w tej kobiecie, jak masz na imię? I z krtani tej kobiety wydobył się taki szorstki głos,
brzmiący bardzo po męsku, który powiedział: moje imię to, i nic więcej nie powiedział. Ja zawsze potrzebuję, żeby ktoś mnie popchnął, więc pomyślałem, jeżeli ta prezbiterianka może to robić, ja też to mogę robić. Stanąłem przed tym duchem i powiedziałem: teraz w imieniu Jezusa mówię do ciebie, nie do tej kobiety, jak masz na imię. I on powiedział: moje imię jest, i nie chciał nic więcej powiedzieć. Więc powiedziałem: musisz mi odpowiedzieć. I po chwili, po chwilowej walce psychologicznej, to nagle powiedziało: na imię mi kłamstwo. I tak głośno to powiedział, że każdy, który siedział w kościele, podskoczył, i oklapnięcie tych ludzi na ławki było słychać poza kościołem nawet. I powiedziałem: to jest biblijne, pierwsza księga królewska, duch kłamliwy w ustach wszystkich proroków Baala. I powiedziałem: ty duchu kłamliwy, wyjdź z tej kobiety. I przez 10 minut była najbardziej intensywna walka, jaką w ogóle pamiętam w całym moim życiu. Umysłowa, fizyczna, całkowita walka. To nas chciało zwalczyć, nie chciało wyjść. I myślę, że po 10 minutach i to po 10 minutach wyszło z głośnym, długim, przedłużonym rykiem. I kiedy to wyszło, język tej kobiety wystawał tak z jej ust, w takim niebieskim kolorze, i tak się zwijał jak u węża. I gdy ten duch wyszedł, wrzask się skończył, i ta kobieta upadła tak na ziemię bezwładnie, jak pusty worek. Ja wiedziałem, że ten duch wyszedł, ale też wiedziałem, że jest ich więcej. Chwała Bogu, że on był tak dobry, że najpierw dał mi kilka rund prywatnie, zanim mnie wypchnął do tego publicznie. Ja bym zrobił głupca z siebie, powiedziałbym: chwała Bogu, ona jest uwolniona. Ona była uwolniona, owszem, z tego. Ale z tego, co wiedziałem wewnątrz, wiedziałem, że jest ich o wiele więcej. Jakkolwiek myślałem, że jak na niedzielne poranne nabożeństwo uwielbiające, to wystarczy. Więc powiedziałem do skarbnika kościelnego, który był pod ręką, powiedziałem: teraz weź tą kobietę do biura, a ja będę kontynuował kazanie. Więc ten brat wziął tą kobietę, zaprowadził ją do biura. A ja wam powiem, głosiłem to kazanie do otwartych szeroko oczu i otwartych szeroko ust. I już nigdy więcej nie musiałem się kłócić z tym zgromadzeniem na temat demonów. Żaden argument nie pozostał. Moja żona weszła tam z tą kobietą. Po chwili, za parę momentów, usłyszałem jakieś stuki głośno z tego biura. Moja żona wychyliła swoją głowę za drzwi i powiedziała: lepiej przyjdź tutaj szybko. Wiedziałem, że moja żona nie panikowała tak łatwo, więc dałem sobie sprawę, że coś się tam dzieje, co potrzeba, w czym potrzeba mojej obecności. Więc powiedziałem do tych ludzi: lepiej będzie, jeżeli zamknę moje kazanie teraz, a wy możecie się modlić tutaj w kościele albo iść do domu, zależy jak chcecie zrobić. Więc zszedłem z podwyższenia, aby pójść do biura. I matka tej kobiety, która stworzyła to dziwne przedstawienie, bardzo święta, pobożna kobieta, podeszła do mnie i powiedziała: Panie Prince, czy to była nasza córka? Wiecie, ja nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Chyba tak. Nikt inny tam nie siedział. Ale jej cała twarz i zachowanie zmieniło się tak nie do poznania, że musiałem powiedzieć: tak, myślę, że to była wasza córka.
Nikt inny tam nie siedział. I zapytano mnie, czy możemy pójść do biura. Ja powiedziałam, oczywiście, jak najbardziej. Więc matka tej dziewczyny, jej ojciec i mąż weszli do tego biura. Ale gdy weszliśmy do biura, to już nie wyglądało jak biuro pastora. Ta kobieta była trzymana za jedno ramię przez skarbnika kościelnego, a za drugie przez tego prezbiteriańskiego brata. A kiedy miała ręce wolne, po prostu zdzierała z siebie odzienie. A jeżeli nie mogła zdzierać swojego odzienia, zdzierała odzienie innym ludziom. I gdy zobaczyłem tę scenę, pomyślałem, tutaj zielonoświątkowi pastorzy mają kłopoty. Więc powiedziałem tej rodzinie, ojcu, matce i mężowi, jeżeli chcecie tę młodą kobietę wziąć do psychiatry, jesteście w zupełnej wolności, w porządku, nic więcej nie zrobię, jeżeli wszyscy się nie zgodzicie, że chcecie, abym ja się zajął tym przypadkiem. Oni powiedzieli natychmiast, tak, chcemy. Powiedziałem, w tym przypadku wszyscy oprócz mojej żony, mnie i was, wszystkich rodziny, powinni opuścić biuro, więc wyszli. Wtedy matka tej dziewczyny zaczęła mi mówić, że już szukała mnie, aby się ze mną umówić od jakiegoś czasu, abym doradził temu mężowi tej dziewczyny i jej. Ich małżeństwo zupełnie jakiś dziwny kierunek obrało. Nie wejdę w szczegóły. Ta kobieta była pielęgniarką i potrafiła te rzeczy wyjaśnić w bardzo fachowy sposób. Jakaś dziwna forma perwersji zaczęła pojawiać się między tą kobietą a jej mężem. Było to zupełnie nie taka rzecz, jakbyś sobie wyobraził, że zielonoświątkowe małżeństwo może wyglądać. Potem pomyślałem, będę się modlił dalej, a nie mogłem już dalej się modlić. Okazało się, że ta młoda kobieta była zaangażowana w jakiś sposób w jakąś taką znajomość ze swoim szwagrem, z bratem swojego męża. I wymieniali listy, co mogło mieć normalne, dobre znaczenie, ale mogło mieć też zupełnie inne znaczenie. I miała jeden z tych listów zaadresowany do brata swego męża w swojej torebce. Cały czas. Więc natychmiast powiedziałem, jeżeli ty tego nie wyznasz, nie wyrzeczysz się tego jak grzechu, nie będę się dalej modlił. Nie będę się o ciebie modlił, jeżeli ty będziesz chciała utrzymać tą relację. A jeżeli chcesz się tego wyrzec, oddaj ten list, który masz w swojej portmonetce, a ja go podrę na kawałki przed tobą. 10 minut trwało, żeby ją przekonać, że ona musi to zrobić. Dała mi list i ja go podarłem i rzuciłem do kosza na śmieci. Wtedy powiedziałem, ona jest kobietą, lepiej, żeby moja żona się o nią modliła. Ale jakoś Bóg mi pokazał jasno, że to ja się mam modlić, więc położyłem na tej kobiecie rękę. I gdy tylko ją dotknąłem, ona usiadła dosłownie na podłogę. I następnie, w sposób, jakiego nie mogę wam wyrazić, Pan mi pokazał, że tylko w jednej pozycji jej ciała ona mogła otrzymać uwolnienie. I to było, kiedy jej ciało było przesunięte do przodu, a głowa znajdowała się między kolanami. Więc przycisnąłem jej plec, jej ciało do przodu i wcisnąłem jej głowę między kolana. Wyglądało to trochę jak sala porodowa na oddziale położniczym. Teraz to może dla niektórych ludzi być niezwykłe. I kiedy rozkazałem złym duchom, żeby wyszły, one wyszły. Jeden po drugim nazywając siebie. Niektóre miały bardzo nieczyste seksualne imiona. I kiedy one wychodziły z jej ciała, każdy z nich jakby zarejestrował się na mojej dłoni. Wiecie, to jest tak jak ci ludzie, którzy wrzucają na lotnisku bilety do pewnego urządzenia, ono wydaje taki odgłos bip i oni są wpuszczani na salę.
I tak dzieje się z każdym biletem lotniczym, przez wrzucenie do tego urządzenia, zarejestrowanie, są wpuszczani do holu. To było dokładnie tak, jak elektroniczny zapis na mojej ręce. Za każdym razem, kiedy duch wychodził, ja nie mówię o tym niepoważnie, tak było naprawdę. To się stało około południa. I kiedy minęła godzina druga, po południu ostatni demon wyszedł, jak ja pamiętam. I gdy wyszedł, ta kobieta była zupełnie wyczerpana, zupełnie jak wrak. Po prostu ześlizgnęła się na podłogę i tam leżała przez około 10 minut. Potem podniosła swoje ręce do góry i zaczęła chwalić Pana za uwolnienie. Więc jak ja wiem, ta kobieta została uwolniona. Jak ja to rozumiem. Powiem Wam pewną szczególną i smutną rzecz. Ona nigdy nie wróciła do tego zboru. Była zbyt zawstydzona, żeby wrócić. Jakby to było taka zła rzecz w Kościele, taka mało godna, tak jesteśmy szacowni, że gdy ludzie przychodzą naprawdę po pomoc, to nie mogą od nas jej oczekiwać. Jestem przekonany, że to jest prawda wciąż i wciąż na nowo o Kościele chrześcijańskim w Stanach Zjednoczonych. Jest to jakby klub średniej klasy. I tak właśnie to jest. Ludzie, którzy naprawdę najbardziej potrzebują pomocy, nie mogą marzyć, żeby wejść do tego klubu i dostać pomoc. Ale potem już nigdy nie musiałem swojego zboru przekonywać o tym, że ochrzczeni w duchu chrześcijanie mogą mieć złe duchy. Od tego czasu moja żona i ja staliśmy twarzą w twarz z nowym etapem naszej służby. My tego nie wybieraliśmy, to był jak wybuch. To tak jakby wylanie, ludzie przychodzili zewsząd. Większość z nich nie przychodziła do kościoła, przychodzili do naszego domu. Nie wiem skąd wiedzieli, że tam mieszkaliśmy. Ale tydzień po tygodniu nie kładliśmy się spać prędzej niż o 2 rano. Ludzie wciąż byli w naszym domu, wciąż im doradzaliśmy, modliliśmy się z nimi. W rezultacie tego moje własne zdrowie i dobra kondycja zaczęła się załamywać. I dla mnie była to bardzo poważna lekcja, gdybym sam nie pilnował swojej siły i stanu duchowego. Naprawdę, mało tego, że nie umiałbym ja pomodlić się z nikim o uwolnienie, sam bym potrzebował uwolnienia. I także zacząłem zrozumieć, że nie ma innej praktycznej drogi, aby z sytuacją tą sobie poradzić. Odkryłem, że zasadą dla uwolnienia osoby jest podstawowa instrukcja ze Słowa Bożego. I danie osobie instrukcji, której potrzebuje, będzie trwało około godziny. Modlić się, załóżmy, następne 30 minut. Więc każda jednostka, każdy człowiek zajmuje nam 1,5 godziny. 30 ludzi na tydzień daje nam 45 roboczych godzin. W nowoczesnych standardach to jest tydzień pracy. Co więcej, było to bardzo męczące dla ludzi, którzy to robili. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, ale Pan mi stopniowo powiedział. Właściwie nawet nie wiem dokładnie, jak się w to zaangażowałem, ale zorientowałem się, że głoszę na temat uwolnienia, wzywam ludzi naprzód, instruuję ich, jak otrzymać uwolnienie, i oni są uwolnieni bez mojego osobistego doradztwa i modlitwy. Pamiętam pierwszą taką sytuację, która naprawdę się zdarzyła. To było na konferencji biznesmenów pełnej Ewangelii w Chicago w 1965 roku w hotelu Konrada w Chicago. I ja tam uczyłem po południu z lekcji Słowa Bożego przez 5 dni. I potem, jednego dnia,
Było tam 600 osób w tej klasie szkoły biblijnej. I pod koniec ja zawołałem raz tylko na tych, którzy potrzebują uwolnienia, aby wyszli. Natychmiast 200 osób wyszło. I wtedy ja zorientowałem się, że 200 osób stoi przede mną, wszyscy potrzebują uwolnienia. I powiedziałem, co ja teraz robię. W tym momencie zrozumiałem, że jeżeli dam im właściwą instrukcję i będę modlił się generalną modlitwą, oni mogą odebrać swoje uwolnienie. I wielu otrzymało. Ja wciąż spotykam ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią mi, ja byłem uwolniony wtedy właśnie w 65 roku w hotelu. Ale muszę powiedzieć, była to niezwykła scena, było tam paru epileptyków, którzy upadli na podłogę i mieli atak, tarzali się z pianą na ustach. Były kobiety krzyczące. Były też kobiety, które z krzykiem paniki uciekły do pokojów hotelowych. Powiedziały, że nie wrócą tak długo, jak ja będę głosił. Więc muszę się zgodzić z moimi krytyków, że to nie była standardowa usługa. Naprawdę. Ja przypuszczam, że właśnie hotel Conrad Hilton nie jest odpowiednim miejscem do tego typu rzeczy. Mieliśmy inne przypadki uwolnienia na tych spotkaniach. Ostatnie popołudnie, gdy wcale tego nie planowałem, pewna młoda kobieta, i znowu to był przypadek trwający 5 godzin. Ja nie liczyłem, ale kobieta, która była obecna, policzyła i tam było 72 różne duchy, które nazywały się po imieniu i wychodziły z tej dziewczyny. Teraz znamy dziś tą dziewczynę, to jest nasza przyjaciółka, żyje z Bogiem. To nie jest jakieś emocjonalne przeżycie, ona była dyplomowaną pielęgniarką. Nie była to osoba, która jest ignorantem albo nie umie wyrazić sama siebie, która może być zwiedziona co do tego, co się stało i tak dalej. Niektóre z tych demonów, które z niej wyszły, były fantastyczne wręcz. Na przykład był jeden, duch fetyszów, który rozumiał Swahili, język wschodniej Afryki. Chociaż ta dziewczyna nigdy nie była we wschodniej Afryce i nie rozumiała ani słowa w języku Swahili. Ale ten duch znał wszystko o wschodniej Afryce. Umiał nazywać polityków, odpowiadać na pytania i tak dalej. Więc mam obiektywny dowód realności tych rzeczy. Potem zacząłem myśleć, czy to można robić publicznie. To niektórych ludzi wprawia w zakłopotanie. Niektórzy ludzie twierdzą, że to nie jest odpowiednie dla usługi kościelnej i tak dalej. Ale gdy zacząłem studiować służbę Jezusa, jasne mi było, że Jezus regularnie czynił te rzeczy publicznie w synagodze. Uczył i wypędzał demony we wszystkich synagogach Galilei. I te demony nie były po cichu. One krzyczały, one rzucały ludźmi o ziemię, tarzały się z pianą na ustach i identyfikowały go jako Syna Bożego i tak dalej. Więc to nie był taki spokojny sposób, z jakim ludzie sobie to kojarzą. W dzisiejszym kościele było tam pełno akcji. Ale powiedziałem sobie, to co powiem też i dzisiaj, jeżeli to było dla Pana wystarczająco dobre, to jest też i dobre dla mnie. Jak ja jestem zainteresowany, ja nie mam ambicji, aby polepszać pracę Pana. Jeżeli osiągnę Jego ideał, to będzie moja ambicja i to będzie moje zadowolenie. Mogę tylko chwalić Pana, że w okresie między wtedy a teraz, bez przesady, widziałem tysiące ludzi uwolnionych ze złych duchów i mam pisane świadectwa od tych ludzi i tych świadectw mam ponad 100. Od różnych osób, lekarzy, prawników, kaznodziei i adwokatów,
nieświadomych, niestabilnych emocjonalnie osób, którzy nie wiedzą, o czym w ogóle rozmawiamy, którzy wystarczająco się o to zatroszczyli, nawet bez mojego nakłaniania ich do tego, aby napisać i wyrazić, co dla nich znaczyło uwolnienie, wyrazić ich wdzięczność Bogu za zaspokojenie tej potrzeby, za otrzymanie uwolnienia. Ja powiem to, ze wszystkich udręk, jakie ludzie mogą w dzisiejszych czasach doznawać, nie ma gorszej udręki, która równa się umysłowej i emocjonalnej udręce, którą demony przysparzają ludziom. Jeżeli chcesz wyobrazić sobie trochę, jak to jest, idź do szpitala psychiatrycznego. Ja rzeczywiście nienawidzę nawet wewnątrz myśli, jak to jest, jeżeli jest się tam za tymi zamkniętymi drzwiami, w jednym z tych miejsc. Ja tam byłem, aby usługiwać ludziom, ale jest bardzo, bardzo trudno usługiwać ludziom, którzy pobierają leki psychiatryczne lub są pod opieką psychologów. Ponieważ to, co ja mówię, zderza się, ścina się z opinią psychiatrów. Tutaj mamy na tym spotkaniu osobę, która była w szpitalu psychiatrycznym. Kiedy ostatni raz ją widziałam, właśnie spotkałam ją tam, w stanie północnej Karoliny. Jej mąż zabrał mnie tam, abym się z nią zobaczył. Ona była beznadziejnym przypadkiem. Nie wiem, co ja jej powiedziałam, nie pamiętam. Ale powiedziałam jej, jaki jest korzeń jej problemu. I ona przyszła tutaj w tą sobotę wieczorem, 4 tygodnie po tym fakcie, i powiedziała: dziękuję Ci, że powiedziałeś mi prawdę. Ty mi pomogłeś. Ty powiedziałeś mi prawdę. A ja miałam odwagę, aby stanąć twarzą w twarz z tą prawdą. I wtedy się wydostałam z tego szpitala. I w tej chwili trwa to już 2,5 roku, od kiedy ona wyszła z tego szpitala. Więc to są fakty dotyczące tego. Teraz chcę powrócić do Pisma na chwilę, aby zakończyć to poselstwo. I chcę to połączyć z Księgą Joela. Księga Joela, wierzę, że zawiera opis tego wylania Ducha Świętego w czasach ostatecznych. Powiedziałem poprzednio, tematem Joela jest spustoszenie, odnowa i sąd. Spustoszenie to jest to spustoszenie całego dziedzictwa Bożych ludzi. Kiedy pewnego dnia rozważałem tę usługę, Bóg zadał mi pewne pytanie, które wprowadziło mnie w myślenie. Powiedział: głosisz o spustoszeniu dziedzictwa moich ludzi. Wiele razy. Czy kiedyś zastanowiłeś się nad tym, co powoduje to, co jest powodem tego spustoszenia? Powiedziałem: nie, Panie. Ale chciałbym wiedzieć. I Bóg powiedział: jest to armia najeźdźców owadów. I Pan powiedział: moi ludzie są systematycznie najeżdżani przez siły wroga. I to są demony. To nie jest przypadek, to jest część szatańskiej strategii. I jednym z wielkich końcowych produktów tego poruszenia się współczesnego Ducha Świętego w Kościele jest wyrzucenie szatańskiej 5. kolumny z pomiędzy Kościoła. I Kościół nigdy nie będzie w stanie funkcjonować tak, jak Bóg zamierzył, aby funkcjonował, jeżeli jest 5. kolumna wewnątrz Kościoła. I to jest prawdą o Kościele kolektywnie, jest prawdą o wierzących jednostkowo. Nie możesz być takim chrześcijaninem, jakiego Bóg zamierzył, jeżeli masz coś w sobie, co zabiera ci pokój, walczy przeciwko temu, co jest prawdziwe,
przeciwko temu, co dobre, co cię męczy, denerwuje i zabiera ci z wewnętrza radość. Możesz nawet udawać i próbować chodzić w zwycięstwie. Możesz nawet być w stanie prowadzić porządne chrześcijańskie życie. Możesz nawet być w stanie zepchnąć tę rzecz w podświadomość. Ale pamiętaj jedno. Bożym rozwiązaniem nie jest zepchnięcie w podświadomość. Jest to uwolnienie. Mnóstwo chrześcijan spycha w podświadomość coś, co nie powinno być tam zepchnięte. Dobrze robią, spychając to, ale to nie jest Boże rozwiązanie. Jest mały obraz tego w Księdze Joela, rozdział 1, werset 4. Co zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pożarł konik polny, co zaś zostało po koniku polnym, pożarła larwa. To jest armia, inwazja, a sumowanie, działanie tej inwazji jest podsumowane w wersecie 12. A u synów ludzkich znikła radość. To robią demony. Chrześcijanin nie może mieć głębokiego wewnętrznego pokoju i radości, jeżeli tam jest nieprzyjaciel. Jak insekt objadający owoce ducha. Od nowa jest opisane w Księdze Joela, rozdział 2, werset 25. Wynagrodzę wam szkody lat, których plon pożarła szarańcza, konik polny, larwa, gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. To jest obietnica odnowy, która bezpośrednio jest związana z obietnicą wylania Ducha Świętego przy końcu tego wieku. I zauważ, pełnia wylania Ducha Świętego, szczyt jest opisana w rozdziale 3, wersecie 5 Księgi Joela. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie uwolniony. Bóg mi pokazał, że moje zadanie to nie jest modlić się o każdego osobiście, ale instruować ludzi, aby sprostali Bożym warunkom, aby oni mogli wezwać imię Pańskiego i zostać uwolnieni bezpośrednio przez Boga. I to jest bezpośrednio prawda z Pisma. Ktokolwiek wezwie imienia Pańskiego, będzie uwolniony. Na koniec pozwólcie, że wam powiem. Cztery rezultaty w moim osobistym życiu i służbie, przez to doświadczenie, które odkryłem od chwili, gdy Bóg wprowadził mnie do tej służby. Po pierwsze, udowodniłem jeszcze raz o prawdzie i autentyczności Pisma. Demony są dokładnie takie, jak są opisane. Zachowują się tak samo i trzeba je traktować tak samo i to działa. To nie minęło i to nie jest po prostu średniowieczny przesąd. To nie jest ignorancja. Pan inaczej nie działał wśród ludzi swojego wieku, ponieważ dzisiaj my wiemy lepiej, a on wtedy wiedział lepiej. Dokładnie tak to jest. I dokładnie tak samo jest dzisiaj, jak w Nowym Testamencie. Po drugie, Bóg pokazał mi wiele razy przez te właśnie przypadki moją osobistą potrzebę osobistej czujności i świętości w nowy sposób. Więc wiele razy, gdy zdaję sobie sprawę, jak ludzie ulegają nastrojom złości, urazie, zgorzkniałości i użalają się nad sobą, otwierają drzwi złym duchom. Pan mi pokazał, jak mam chronić moje własne życie. I powiem wam, nie jestem takim chrześcijaninem jeszcze, jakim powinienem być, ale widzę, że jestem o wiele bliżej Pana teraz, niż wtedy, gdy zacząłem tą służbę. I mogłem przez to przykryć wiele dziur w mojej zbroi. Po trzecie, zrozumiałem na nowo znaczenie krzyża.
W duchowym świecie denominacje nic nie znaczą. Plakietki nie mają znaczenia. Wszystko, co się liczy, to to, co Jezus uczynił na krzyżu. On wylał krew i On umarł, zmartwychwstał. I co to znaczy dla wierzącego? I po czwarte, muszę uwielbić Pana i oddać Mu chwały. Byłem w stanie pomóc dosłownie tysiącom ludzi, którym bym nie mógł pomóc, aż Bóg pokazał mi tą prawdę, którą dzielę się w tej chwili z Wami.